publio.pl Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Marii Konnikowej pod tytułem Myśl jak pokorzysta. Jak nauczyłam się być czujna, kontrolować sytuację i zwyciężać. Z języka angielskiego przełożył Krzysztof Kurek. Czyta Aneta Todorczuk. Pamięci Waltera Michela Wbrew temu, co ci obiecałam, wciąż jeszcze nie opublikowałam mojej rozprawy doktorskiej, ale przynajmniej napisałam tę książkę. Abyśmy zawsze mieli jasność co do tego, co możemy kontrolować, a czego nie. I mojej rodzinie za to, że jest bez względu na wszystko. Puść w sie, Budum Zdarowi. Największa lekcja, jaką przynosi życie. To, że jest w nim więcej przypadkowości, niż człowiek kiedykolwiek mógłby za życia przyznać i pozostać przy zdrowych zmysłach. Fausto, majstral. Życzę szczęścia, bo bynajmniej nie czeka Państwa piknik, czy ktoś jest przygotowany, czy też nie. Szczęście więc na pewno się przyda. Mam jednak nadzieję, że dadzą sobie Państwo radę. Józef Brocki, mowa na stadionie. Według tegoż pochwała nudy tłumaczyli Anna Kołyszko i Michał Kłobukowski. Lecz na jakiś czas wydarza się niesłychane, niekiedy spełnia się marzenie i schemat życia ulega zmianie. Niekiedy księżyc przybiera niebieską barwę. W. H. Oden, libretto do operetki Paul Bunyan. Preludium. Las Vegas, lipiec 2017 Sale wypełnia morze ludzi. Pochylone głowy, napięcie rysujące się na twarzach, wiele osób ukrytych za okularami słonecznymi w czapkach i bluzach lub z pokaźnymi słuchawkami na uszach. Trudno się zorientować, gdzie właściwie kończą się ludzkie ciała, a gdzie rozpoczynają zielone blaty karcianych stołów. Tysiące osób zasiadających w pozornym bezładzie w fotelach, wyglądających niczym z katalogu mebli salonowych z lat siedemdziesiątych XX wieku. Obicia w pomarańczowo-musztardowe wzory, złote nogi, z grubsza prostokątne kształty. Jaskrawe neonowe lampy, zawieszone na prowizorycznych wspornikach, sprawiają, że miejsce przypomina wnętrze szpitala który nieco przesadnie stara się o stworzenie pozorów wykwintnego wystroju. Wszystko jest lekko postrzępione, wytarte, staromodne. Na konkretne przeznaczenie tego umeblowania wskazują jedynie kolorowe tablice, zawieszone na sznurkach, zwisających z sufitu. Stanowią oznaczenie grup pomarańczowej, żółtej, białej. Ponadto każda tablica zawiera numer, a pod nim wizerunek jednego pokerowego żetonu. Pomieszczenie wypełnia zapach zatęchłego powietrza charakterystycznego dla wnętrza kasyna, starych wykładzin dywanowych, pudru, potu, mdłych, ciężkich perfum, mrożonej żywności i słabego piwa, a nade wszystko nie dającej się z niczym pomylić metalicznej woni kilku tysięcy umęczonych ludzkich ciał, dzielących tę samą przestrzeń od wczesnego ranka. Pośród tych bodźców atakujących zmysły trudno jest się zrazu zorientować, czemu wydaje się, że coś jest nie tak. Zrozumienie tego przychodzi po chwili. Jest zadziwiająco cicho. Gdyby była to zwyczajna impreza, można by spodziewać się zgiełku niezliczonych głosów, przesuwanych foteli, kroków, niosących się echem. Za to wszędzie wyczuwa się nerwową atmosferę. Napięcie jest widoczne. Słyszalne, niemal namacalne. I z pewnością można odczuć je we własnym żołądku. W pomieszczeniu powraca tylko jeden dźwięk. Przywodzący na myśl szczytową fazę letniego rytuału godowego cykat odgłos pokerowych żetonów. To pierwszy dzień największego pokerowego turnieju w roku Main Event, czyli turniej główny prestiżowego cyklu World Series of Poker. Jest uznawany za nieoficjalne Mistrzostwa Świata. To pokerowy World Cup, Masters, Super Bowl, z tą różnicą, że nie trzeba być sportowym superbohaterem, aby wziąć udział w rywalizacji. To mistrzostwo może zdobyć każdy. Za okrągłe 10 tysięcy dolarów dosłownie każdy może wejść do gry i spróbować szczęścia w zmaganiach o pokerową chwałę. Tytuł Mistrza Świata i nagrodę, która może sięgnąć nawet 9 milionów dolarów. Jeśli tak się składa, że pochodzisz z Wielkiej Brytanii lub Australii, możesz nawet nie zapłacić od tego podatku. Zarówno dla profesjonalnych pokerzystów, jak i dla amatorskich graczy jest to szczyt kariery. Jeżeli uda ci się wygrać w main evencie, zagwarantujesz sobie miejsce w historii pokera. Zasiadasz do stołu z najlepszymi i masz okazję na zdobycie najbardziej prestiżowej, najwyższej nagrody w pokerowym świecie. Niektórzy obecni w sali oszczędzali pieniądze przez kilka lat, żeby móc podjąć tę próbę, by mieć tę jedną szansę. Zbliża się koniec dnia. Spośród kilku tysięcy ludzi, którzy rozpoczęli dzisiejszą wstępną turę, tak wielu chciało grać, że rozgrywki w pierwszych dniach trzeba było podzielić na tury, by wszystkim to umożliwić. Marzenie bowiem jest kosztowne, ale zarazem nadzwyczaj kuszące. Wielu już zostało wyeliminowanych, czyli używając pokerowego żargonu zaliczyło bast. Ci, którzy zostali w grze, skupiają się na tym, żeby dotrwać do jutra. Nikt nie chce spędzić całego dnia na zawodach tylko po to, by odpaść kilka minut przed końcem i nic z tego nie mieć. Wszyscy krążą myślami wokół magicznego woreczka. Przezroczystej, zamykanej na zamek błyskawicznej plastikowej torebki, gdzie szczęśliwcy, którzy zdołali przetrwać do kolejnego dnia wielodniowego turnieju, mogą włożyć swoje żetony. Należy na niej napisać wielkimi literami swoje nazwisko, kraj pochodzenia i wartość żetonów oraz zapieczętować to cholerstwo wątpliwie skuteczną taśmą przylepną. Następnie koniecznie trzeba zrobić zdjęcie z myślą o mediach społecznościowych, oczywiście wraz z podaniem wartości żetonów i obowiązkowo dodanym hashtagiem hashtag WSOP. Potem można już wreszcie zawlec się do nijakiego hotelowego pokoju i paść bez sił na łóżko. Ale tego dnia jeszcze nie jesteśmy na etapie wypełniania i znakowania woreczków. Wciąż pozostały dwie godziny gry całe dwie godziny. Wiele może się zdarzyć w tym czasie. Dlatego jeden stół wyróżnia się spośród pozostałych. Ośmioro graczy zasiada przy nim, jak należy, odbierając rozdawane karty i robiąc wszystko, co pokerowi gracze zwykli z nimi robić. Jednak jeden fotel pośrodku stołu, numer sześć, pozostaje pusty. W normalnych okolicznościach nie byłoby w tym nic niezwykłego. Fotele stoją puste, gdy jedni gracze odpadli, a nowi jeszcze nie pojawili się na ich miejsce. Tylko że w tym przypadku nie doszło do żadnego wyeliminowania. Na zielonym suknie stołu przed pustym fotelem stoi kilka schludnych stert żetonów, ułożonych od najwyższej do najniższej wartości zgodnie z kolorowym kodem, od lewej do prawej. Przy każdej partii rozdający sięga, by pobrać ante, z góry ustaloną wymuszoną stawkę, którą wszyscy zasiadający przy stole muszą wpłacić przy każdym rozdaniu, by móc zobaczyć karty. I następnie wydziela nieobecnemu graczowi dwie karty, które potem bezceremonialnie mekuje, czyli umieszcza na stercie kart odrzuconych, widząc, że nie ma nikogo, kto mógłby nimi zagrać. Po każdym rozdaniu schludne sterty żetonów stają się nieco mniejsze, a fotel wciąż pozostaje pusty. Co za idiota płaci dziesięć tysięcy dolarów, żeby wziąć udział w najbardziej prestiżowym turnieju pokerowym na świecie, a potem nawet nie podejmuje gry przy stole? Jakim trzeba być osłem, by pozwolić sobie na blindowanie? To stopniowa utrata żetonów wskutek niewchodzenia do gry w kolejnych rozdaniach, w trakcie rozgrywek w main i tym geniuszem była, wstyd powiedzieć, autorka niniejszej książki. Podczas gdy wszyscy przy stole czczo spekulowali na temat tego, co mogło się ze mną stać, ja leżałam zwinięta w pozycji płodowej na posadce łazienki w Rio Hotel and Casino, i nie umiem znaleźć bardziej wyszukanego określenia, żygałam jak kot. Czy przyczyną mogło być zatrucie pokarmowe po spożyciu guacamole, które w przerwie obiadowej zjadłam w pewnym meksykańskim lokalu, znajdującym się w korytarzu? Czułam, że nie powinnam go jeść. Czy to raczej ostra reakcja na stres? Może opóźniony atak grypy żołądkowej? Kto wie? Choć gdybym miała na coś postawić pieniądze, to obstawiałam, że winna temu była migrena. Przygotowywałam się do tego bez końca. Szykowałam się na każdą ewentualność. W tym również rzecz jasna na migrenę. Przez całe życie cierpiałam z jej powodu i nie chciałam pozostawiać niczego przypadkowi. Zapobiegawczo zażyłam Advil. Oprócz tego, dla relaksu ćwiczyłam rano jogę, medytowałam, spałam całe dziewięć godzin. Nawet zjadłam coś w przerwie na lunch, chociaż moje nerwy podpowiadały mi, żeby unikać jakichkolwiek posiłków. Ale mimo wszystko migrena mnie dopadła. Tak to już jest w życiu. Możesz robić, co w Twojej mocy, ale i tak pewne sprawy uparcie wymykają się spod kontroli. Nie jesteś w stanie uwzględnić w swoich kalkulacjach głupiego pecha. Jak to się mówi, człowiek planuje, a Bóg z tego żartuje. Niewątpliwie słyszałam stłumiony chichot. Podstawowym powodem, dla którego zainteresowałam się pokerem, była chęć lepszego zrozumienia granicy pomiędzy umiejętnościami, a przypadkiem nauczenia się, co mogę kontrolować, a czego nie. I to właśnie była mocno wyartykułowana lekcja. Nie zdołam pozbyć się wrednego pecha za sprawą jakiegokolwiek blefu. Pokarania obchodzą powody, dla których zalegam na podłodze. Nie było nikogo, do kogo mogłabym skierować skargę, ale przecież to jest main event. Dlaczego nie miało żadnego znaczenia. Nerwy czy stres, migrena czy zatrucie pokarmowe karty były w grze bez przerwy. Przekaz wydawał się jasny. Mogłam zaplanować cokolwiek, lecz mimo to nadal pozostawał czynnik X, który mógł mnie dopaść w dowolnym momencie. Wynik będzie taki, jaki będzie. Wszystko, co mogłam uczynić, to jak najlepiej uporać się z tym, co mogłam kontrolować, a reszta, no cóż, nie zależała ode mnie. Rozmyślałam nad tym, ile zalet miałoby skonanie na miejscu, co oszczędziłoby mi prób wykrzesywania energii w celu przekupienia kogoś, aby włożył do woreczka żałosną resztkę żetonów, która mi zostanie w tej grze. Mogłabym zwyczajnie wpełznąć gdzieś, by wyzionąć ducha w miejscu mniej obleśnym i cuchnącym niż ta kabina łazienkowa. Nagle usłyszałam, jak mój telefon wydaje charakterystyczny dźwięk przychodzącej wiadomości: To był mój trener. — Erik Seydl. — Jak ci idzie? napisał. Proste pytanie. Chciał wiedzieć, jak radzi sobie jego uczennica, mierząc się ze swoim największym wyzwaniem. Chichot dochodzący do mnie z góry stawał się coraz głośniejszy. Zabrałam w sobie resztki silnej woli, by odpisać. Nieźle, nieco poniżej średniej. Odpisałam zgodnie z prawdą, o ile potrafiłam się zorientować. Jakoś się trzymam. dodałam. Nie była to do końca prawda, ale przecież zawsze staram się zachować optymizm. — W porządku, powodzenia — odpowiedział. — Och, Eriku, nie miałeś pojęcia, jak bardzo właśnie tego potrzebowałam. Solidnego zastrzyku staroświeckiego szczęścia. Stawki w górę Nowy Jork. Późne lato 2016. Pomimo wszystkich kosztów i niebezpieczeństw hazardu, nie sposób byłoby wymyślić lepszą szkołę życia wśród ludzi niż gra losowa. Szczególnie zaś gra przy pokerowym stole. Franz J. Clemens The Gambling Impulse Impuls hazardowy 1902 Na drugim końcu sali widzę podpisaną czapkę bejsbolową Erika Seydela, spoczywającą na siedzeniu obok niego. Wiem, że to jego sygnatura, bo z daleka bacznie go obserwowałam. Patrząc z boku, tworzyłam sobie schemat jego osobowości lub w każdym razie czegoś, co w moim przekonaniu było jego osobowością. Nie jest taki jak większość łaknących rozgłosu zawodowców z najwyższej półki. Graczy, którzy kochają kamerę, uwielbiają publiczność, cenią sobie własny sznyt, jakkolwiek ten sznyt rozumieć, może to być jakieś zmanierowanie, szalona agresja czy niepohamowana gadatliwość przy stole pokerowym. Seidel natomiast jest spokojny. Zachowuje się z rezerwą. Wykazuje się pełną determinacją i uważnością. Zdaje się grać z rozwagą i precyzją. I jest zwycięzcą. Ma cały zestaw bransoletek World Series of Poker, tytuł World Poker Tour oraz wygrane rzędu dziesiątków milionów dolarów. Wybierałam starannie. Koniec końców miałam poprosić go o spędzenie ze mną kolejnego roku. Ktoś mógłby rzec, że to jak propozycja matrymonialna złożona od razu na pierwszej randce. Moje staranne rozeznanie miało kolosalne znaczenie. Po raz pierwszy od jakiegoś czasu czuję się zdenerwowana, ale to naprawdę zdenerwowana. Uważnie wybrałam strój. Wyszukany, ale niesztywny, poważny, ale nie przesadnie. Strój kogoś, komu można zaufać, na kim można polegać, lecz jednocześnie z kim miło byłoby się powłóczyć po mieście albo pójść na drinka. To miało być naprawdę skomplikowane uwiedzenie. Spotykamy się w hollywoodzkiej wersji typowej francuskiej kawiarni. Jestem przed czasem, ale on przyszedł jeszcze wcześniej. Siedzi w przeciwległym kącie sali, wsparty na stoliku barowym, który wydaje się dla niego za mały. Erik ma przecież dwa metry wzrostu i długie, smukłe kończyny. Ma na sobie ciemny t-shirt, który mocno kontrastuje z bladą, skupioną twarzą i czyta jakieś czasopismo. Ku mojej wielkiej uldze rozpoznaje numer New Yorkera z końca sierpnia. Ten z akwarelowym pejzażem oceanicznym Żana żaka Sempego. Pokorzysta czytający New Yorkera, to pokorzysta w moim stylu. Ostrożnie, niczym pies łowczy na polowaniu, który nie chce spłoszyć zwierzyny będącej w zasięgu wzroku, podchodzę do stolika. Erik Seidel to z pewnością najskromniejszy pokerowy mistrz świata. Spośród innych pokarzystów wyróżnia się nie tylko osiągnięciami, ale również tym, jak długo pozostaje na szczycie. Nadal aspiruje do tytułu najlepszego gracza, tak samo jak od zarania swojej kariery, którą rozpoczął już pod koniec lat 80. XX wieku. To wymaga ciężkiej pracy. Przez ostatnie 30 lat gra znacząco się zmieniła. Tak jak w przypadku wielu sfer współczesnego życia, elementy jakościowe w pokerze zostały w dużej mierze wyparte przez elementy ilościowe. Wyliczenia przeważają nad intuicją. Statystyka bierze górę nad obserwacją. Teoria gier zastępuje czutkę. Podobny proces dostrzegamy w tak różnych dziedzinach jak psychologia, gdzie psychologia społeczna ustępuje naukom neurologicznym, czy muzyka, gdzie algorytmy i eksperci określają ilościowo nie tylko to, co słyszymy, lecz również to, jak utwór, co do ułamków sekund powinien być ustrukturyzowany w celu osiągnięcia maksymalnego efektu. W pokerze jest podobnie. Przy stołach zasiadają naukowcy ze stopniami doktorskimi z Caltech. Najzupełniej normalnym widokiem są wydruki arkuszy statystycznych. Rzadko zdarza się rozmowa, której uczestnicy nie odwołują się do koncepcji optymalnej strategii GTO. Game Theory Optimal. Albo wartości oczekiwanej, i expected value. Dyskusje na temat matematycznej częstotliwości przeważają nad rozmowami o czytaniu gry. Lecz, choć styl gry Erika, psychologiczny oparty raczej na zrozumieniu pierwiastka ludzkiego niż na kalkulacjach, w oczach wielu czyni go dinozaurem, on wciąż utrzymuje się na szczycie. W świecie zawodowego pokera pompatycznym Przenikniętym testosteronem i wulgarnym słownictwem rządzonym przez ludzkie ego, Erik jest kimś nietypowym, nie tylko ze względu na bezpretensjonalny sposób bycia. Być może jest jedynym profesjonalnym pokerzystą, będącym członkiem Brooklyn Academy of Music, który jest gotów polecieć na drugi koniec kraju, żeby zobaczyć występ Dave'a Chappella. I który ma niemalże encyklopedyczną wiedzę o najnowszych trendach kulinarnych, panujących na świecie od Los Angeles po manile. Z pewnością jest jedynym profesjonalistą, który woli Nowy Jork od Las Vegas i mieszka na Upper West Side na Manhattanie, w rejonie, w którym dorastał. Wykazuje się szczerą i bezgraniczną ciekawością, a jego życiowy entuzjazm jest niepohamowany i zaraźliwy. Znasz Julię Yangusa Stone'ów? Rzuca mimochodem na naszym pierwszym spotkaniu. Kogo? Nie mam nawet pojęcia, do jakiej szuflady wrzucić te nazwiska. Pisarze, o których nigdy nie słyszałam? Aktorzy, z których istnienia nie zdawałam sobie sprawy? Przypadkowi Nowojorczycy, których w przekonaniu Erika powinnam znać? To, jak się okazuje, muzycy. Mam nadzieję, że mimo wszystko nadal uważa, że jestem wystarczająco wyrafinowana, żeby przejść jego test. Podenerwowanie wcale mnie nie opuszcza. To naprawdę wyjątkowy duet. Pochodzące z Australii rodzeństwo. Wiele razy widziałem ich w grze. Naprawdę wyjątkowy. To zwrot, który miał mi często towarzyszyć w jego obecności. Teksty Majka Birbidjali. Naprawdę wyjątkowe. Nowa inscenizacja Otella. Naprawdę wyjątkowa. Mało znany, malutki sushi bar ulokowany z dala od Strip, głównej arterii Vegas, gdzie wybraliśmy się na obiad podczas mojej pierwszej wizyty w Mieście Grzechu, miejsce naprawdę wyjątkowe. Zawodowy pokazista Andrew Lucky Chewy Lichtenberger, ktoś naprawdę wyjątkowy. Jestem młodsza od Erika o ćwierć wieku, lecz rozmawiając z nim uprzytamniam sobie, jak to jest czerpać przyjemność z nowych doświadczeń. Rozleniwiłam się. Zaczęłam ulegać znużeniu. Zwykle mam ochotę zwinąć się w kłębek i tak już pozostać zamiast oglądać najnowszą dyskusję na 92Y albo wystawiane w Joe's Pub mroczne przedstawienie muzyczne z Kanady. Erik zaciągnął mnie na jedno i drugie, i w obu przypadkach miał rację. W ciągu kilku miesięcy moją playlistę wypełniła muzyka, którą mi polecał. Za jego rekomendacją wybierałam stand-upy, podobnie zresztą jak filmy na Netflixie i spektakle teatralne, absolutnie warte zobaczenia, czego oczywiście nigdy nie zrobiłam. Erik to jednoosobowa encyklopedia wiedzy o imprezach w mieście. Przepis na mój doskonały wieczór doskonały? Kolacja w domu trochę wina, trochę herbaty książka albo film w łóżku. Jego odpowiedź? Jesteś w Nowym Jorku, najwspanialszym mieście na świecie, zobacz, co tracisz. Z taką samą pasją i niesłabnącą dociekliwością, Erik podchodzi do pokera. Uwielbia przyglądać się nowym graczom, interesuje się najnowszymi programami komputerowymi i aplikacjami na telefon. Nigdy nie zakłada, że nauczył się już wszystkiego, czego można się nauczyć. Nie pozwala sobie na stabilizację. Gdybym miała przypisać mu jakieś życiowe mot, to brzmiałoby ono mniej więcej tak. Życie jest za krótkie by spocząć na laurach. Kiedy nieuchronnie zadaję mu standardowe pytanie, które słyszy chyba najczęściej, jaką radę dałbyś początkującemu pokazyście, odpowiada w dwóch słowach. Bądź uważny dwa proste słowa, których przekaz nadzwyczaj często ignorujemy. Uważna obecność jest o wiele trudniejsza niż poruszanie się po linii najmniejszego oporu. Po raz pierwszy zobaczyłam Erika, pewnie jak większość pokerowych nowicjuszy, w filmie Rounders z 1998 roku. Pod wieloma względami to właśnie ten obraz rozbudził masowe zainteresowanie pokerem. Była to opowieść o genialnym studencie prawa w tej roli Matt Damon który opłaca naukę na uczelni pokerowymi wygranymi, aż ostatecznie rzuca prawo, by całkowicie skupić się na grze jedną z partii, które wywarły najsilniejszy wpływ na postać odgrywaną przez Daimona, rozgrywką odtwarzaną w tle i analizowaną bez końca przez cały film jest rozegrany przy finałowym stole w USOP w 1990 roku pojedynek o wszystko pomiędzy Erikiem Seidelem i Johnem Chanem. Johnny fucking Chan, mistrz, jak powtarzają w kółko komentatorzy i Erik Seidel. Dzieciak, który nie wiedział, co go trafiło. Najsłynniejsze pokerowe starcie w niepokerowym świecie. Paradam Seidela pobita przez Streeta z flopa Chana, profesjonalna pułapka na nieświadomą niczego ofiarę. Chan był aktualnym mistrzem świata. Seidel był na swoim pierwszym wielkim turnieju. Pokonał 165 innych graczy, by dotrzeć do tego miejsca, do finałowego stołu jako ostatni na polu walki z mistrzem. To był niesłychany wyczyn i początek zdumiewającej kariery Seydela. Film stał się hitem na uniwersyteckich kampusach. Wszedł na ekrany pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku kolejnych dekady wszystkie dzieciaki rozważały możliwość opłacania nauki z pokerowych wygranych. W tamtym czasie poker zupełnie mnie nie interesował. Nie miałam pojęcia, co to jest street, ani nie rozumiałam, dlaczego Chan usiedlił z jego pomocą Seydela i w ogóle niczego nie rozumiałam. To był dla mnie kompletnie obcy język, a ja nie miałam ochoty się go uczyć. Ale kiedy kilka lat później obejrzałam w końcu ten film, uderzyła mnie kwestia wypowiedziana przez Mata Damona, gdy kontemplował starcie Seidela i czana, nie chodziło wcale o rozgrywanie kart, chodziło o rozgrywanie ludzi. jest oczywiście, ale taki, który trafił w sedno moich zainteresowań. Doskonale ujmując istotną część tego, co myślałam o świecie, to była psychologia. Samokontrola, gotowość wyczekania na właściwy moment aż do samego końca. Jak to zrobił Chan, przetrzymując na ręce najlepszy możliwy układ pokerowy, tak spokojnie, że wywiódł w pole rywala, pozwalając mu myśleć, że jest górą, podczas gdy cały czas miał nad nim przewagę. Nie trzeba było wiedzieć, co to takiego street, by dostrzec w tym pociągające strategiczne piękno. I oto stoi przede mną człowiek z filmu we własnej osobie. Dzieciak, który stał się mistrzem. Jedna z chodzących legend pokerowego świata. A ja zamierzałam go przekonać, by zgodził się uczyć mnie pokera i poświęcił mi rok swojego życia, mimo że z tego co wiedziałam, nigdy wcześniej nie szkolił uczniów. A ja w przeszłości nigdy nie rozegrałam ani jednej partii pokera. Chciałam, żeby to Erik został moim nauczycielem i przygotował mnie do tych najważniejszych pokerowych zawodów o Mistrzostwo Świata WSOP tych samych, które przed wielu laty mimowolnie uczyniły go pokerową legendą. W tej podróży miałam nadzieję nauczyć się, jak podejmować najlepsze możliwe decyzje, i to nie tylko przy pokerowym stole, ale także w codziennym życiu. Przez pokera pragnęłam okiełznać szczęście. Dowiedzieć się, jak można dokonać właściwych zmian, nawet gdy układ kart zdaje się nie sprzyjać. To miał być wyjątkowy rok. Uporządkowany, pod kontrolą, całkiem niezły. Miałam plan. Zamierzałam zwrócić się do Erika, żebyśmy stworzyli drużynę, po czym miałam wziąć udział w main eventie największym w serii turniejów World Series of Poker. W końcu zaś chciałam to opisać. Jeżeli chodzi o limit czasowy, to akurat była łatwa część. Rok to coś łatwo definiowalnego, coś skończonego, łatwo to sprzedać, ponieważ każdy potrafi wyobrazić sobie, że robi coś przez rok. Mój rok, taki mój rok, owaki rok na sprawdzenie się w nowej roli, to czytelny okres z określoną datą wygaśnięcia ważności. Nikt nie chce słuchać o trzech i pół roku starań i prób. Kto miałby na cokolwiek tyle czasu? Rok natomiast to czas, którym łatwiej zarządzać. Całkiem zgrabny okres. Rok to wygodne antidotum na życiowy bałagan. Życie jednak ma własne pomysły. Plan się zmienia, zarysy i szkice rozmywają się i zostają zastąpione przez coś zupełnie nieprzewidzianego. Człowiek planuje, a Bóg z tego żartuje. Cokolwiek bym myślała o Bogu, to równocześnie wierzę w istnienie przypadkowości. W Zgiełku wszechświata, który telepie się swoim torem, nie dbając o nas, nasze plany, zamysły, pragnienia, motywacje i wszelkie działania. To zgiełk, który będzie istniał bez względu na to, co wybierzemy. Nieprzewidywalna zmienność, losowość, przypadek, coś, czego nie jesteśmy zdolni kontrolować, niezależnie od tego, jak byśmy się starali. Ale czy można nas winić za to, że się staramy? Próba zachowania równowagi wobec nieogarnionego spektrum szczęścia i kontroli w życiu, jakie wiedziemy, oraz decyzji, jakie podejmujemy, jest czymś, z czym zmagam się od wielu lat. Można chyba powiedzieć, że w dzieciństwie spotkało mnie największe szczęście na świecie. Moi rodzice opuścili Związek Radziecki, otwierając przede mną świat niesłychanych możliwości, których w innym przypadku nigdy bym nie miała. Jako nastolatka wykorzystywałam maksymalnie mój potencjał zdolności, by jak najlepiej radzić sobie na studiach i stać się częścią pierwszego pokolenia w mojej rodzinie, które uzyskało dyplomy akademickie w Stanach Zjednoczonych. Gdy dorosłam, zapragnęłam rozstrzygnąć, w jak dużej mierze to, dokąd dotarłam, jest moją własną zasługą, a w jakim stopniu wynikiem zbiegu różnych przypadkowych okoliczności. Podobnie jak wiele osób przede mną, chciałam wiedzieć, jaka część mojego życia jest moim własnym dziełem, a jaka rezultatem działania ślepego losu. Simone de Beauvoir w jednym z tomów autobiografii, to uwzględniając wszystko, tak pisała na temat własnego życia. Wniknięcie do tej konkretnej komórki jajowej tego konkretnego plemnika, wraz z implikowanym przez to spotkaniem moich rodziców, a przedtem ich narodzinami oraz narodzinami wszystkich ich przodków, miało szansę wydarzenia się mniejszą niż jedna na setki milionów. Taką rolę odgrywał przypadek w całej trajektorii jej istnienia. Był to przypadek całkowicie nieprzewidywalny przy obecnym stanie nauki, który sprawił, że przyszłam na świat jako kobieta. Od tego momentu, jak mi się zdaje, tysiąc różnych potencjalnych przyszłości mogło rozwinąć się z każdego pojedynczego momentu mojej przeszłości. Mogłam zachorować albo przerwać studia, mogłam nie spotkać sartra, mogło się zdarzyć dosłownie wszystko. Jak w ogóle można mieć nadzieję na oddzielenie tego, co przypadkowe, od tego, co intencjonalne? Była to kwestia przede wszystkim filozoficzna. Ja zaś usiłowałam zbadać ją najlepiej, jak potrafiłam. Poszłam na studia doktoranckie i podniosłam na nich te kwestie. Rozpoczęłam badania w tej dziedzinie. Zastanawiałam się, jak często tak naprawdę mamy nad czymś kontrolę. I jak wrażenie posiadania kontroli w sytuacjach, w których kluczową rolę odgrywa szczęście, wpływa na naszą zdolność decyzyjną. Jak ludzie reagują na niepewne sytuacje, gdy jednocześnie mają niekompletne informacje? W ciągu pięciu lat w ramach mojego przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Columbia poprosiłam tysiące osób o wzięcie udziału w symulowanej grze giełdowej prowadzonej pod presją czasu. Musieli zainwestować określoną kwotę własnych pieniędzy w jedną z dwóch akcji albo w obligacje, powtarzając to działanie setki razy. Pieniądze były prawdziwe, a to, jak się spisali, przekładało się bezpośrednio na to, jak dużo zarobili, przy czym zakres ten był dość szeroki. Od 1 dolara do ponad 75. Obligacja zawsze zapewniała bezpieczną wypłatę, choć niewielką, przynosiła dokładnie 1 dolara. Akcje natomiast naśladowały zachowanie rzeczywistych walorów na giełdzie papierów wartościowych i mogły przynieść znacznie większy zysk do 10 dolarów za jednym razem. Ale mogły również przynieść stratę pozbawiając inwestora 10 dolarów za jednym kliknięciem myszki. W każdej rundzie gry dwie akcje, nazwane nader kreatywnie A i B, były przypadkowo oznaczone jako dobra lub zła. Jeśli wybrałeś dobrą akcję, miałeś 50% szansy na zarobienie 10 dolarów, 25% szansy na niezarobienie niczego i 25% szansy na utratę 10 dolarów. Jeśli wybrałeś złą akcję, to szansa wygranej spadała do 25%, podczas gdy szansa przegranej wzrastała do 50%. Oto, co mnie interesowało: jaką strategię obiorą ludzie przy podejmowaniu decyzji, i jak szybko nauczą się, która z akcji przynosi wygraną. Optymalna strategia inwestycyjna sprawiłaby, że inwestor szybko zacząłby skłaniać się ku dobrym akcjom, jako że ogólne zyski byłyby najwyższe pomimo sporadycznie przytrafiających się strat. Odkryłam coś zupełnie nieoczekiwanego. Raz po raz ludzie przeceniali zakres kontroli, jaką mieli nad zdarzeniami. Inteligentni ludzie, którzy doskonale radzili sobie w różnych dziedzinach życia, ludzie, którzy powinni wiedzieć lepiej. Nie tylko decydowali przedwcześnie, jak podzielą swoje inwestycje, ale też dokonywali wyborów na podstawie skrajnie ograniczonych informacji o tym, która akcja jest dobra, a potem tkwili przy swoich wyborach, nawet gdy zaczynali tracić pieniądze. Im bardziej przeceniali własne zdolności w odniesieniu do kontrolowania szczęścia, tym mniej uczyli się na podstawie tego, co starało się mówić im otoczenie, i tym gorsze były ich decyzje. Uczestnicy z czasem stawali się coraz mniej skłonni do zamiany swoich walorów na zwycięskie akcje, pogłębiając straty lub całkowicie skłaniając się ku wyborowi obligacji. Ponieważ sądzili, że wiedzą więcej niż w rzeczywistości wiedzieli, Ignorowali wszelkie znaki wskazujące na coś przeciwnego, zwłaszcza gdy, jak to nieuchronnie dzieje się na prawdziwych giełdach papierów wartościowych, zwycięzcy stawali się przegranymi i vice versa. Innymi słowy, iluzja kontroli jest czymś, co uniemożliwia sprawowanie rzeczywistej kontroli nad grą od samego początku. I w krótkim czasie jakość ludzkich decyzji znacznie się obniża. Ludzie robili to, co sprawdzało się w przeszłości, lub to, co postanowili robić. I nie byli w stanie dostrzec, że okoliczności zmieniły się w taki sposób, że korzystna niegdyś strategia traciła skuteczność. Nie umieli dostrzec tego, co mówił im świat, jeżeli owa wiadomość nie była czymś, co chcieli usłyszeć. Lubili poczucie bycia władcami swojego otoczenia. Kiedy zaś owo otoczenie wiedziało więcej niż oni no cóż, to po prostu nie było dla nich dobre. Oto okrutna prawda my, ludzie Nazbyt często uważamy, że zachowujemy pewną kontrolę, podczas gdy tak naprawdę poddajemy się regułom przypadku. Problem wciąż mi towarzyszył, ale jakie właściwie było jego rozwiązanie? Ujmując to praktycznie, jak można wykorzystać wiedzę teoretyczną do dokonywania lepszych wyborów? To pytanie jest trudne z jednego głównego powodu: równanie uwzględniające szczęście i zdolności jest w gruncie rzeczy probabilistyczne. Natomiast jedną z podstawowych niedoskonałości naszego układu nerwowego jest to, że niezbyt dobrze radzimy sobie z pojmowaniem prawdopodobieństwa. Statystyki są kompletnie przeciwintuicyjne, nasze mózgi po prostu nie są ewolucyjnie przystosowane do tego, żeby pojmować tę inherentną niepewność. W naszym pierwotnym środowisku naturalnym nie było żadnych liczb czy kalkulacji, jedynie osobiste doświadczenie i relacje anegdotyczne. Nie nauczyliśmy się radzić sobie z informacjami prezentowanymi w sposób abstrakcyjny, takimi jak tygrysy występują nadzwyczaj rzadko w tej części kraju, więc masz 2% szans na spotkanie tego zwierzęcia, a jeszcze mniejszą szansę na to, że zostaniesz zaatakowany. Zamiast tego nauczyliśmy się radzić sobie z brutalnymi emocjami, takimi jak zeszłej nocy był tutaj tygrys i wyglądał naprawdę przerażająco. Po upływie tysiącleci ta niedoskonałość wciąż istnieje. Określa się ją mianem rozdźwięku między opisem a doświadczeniem. Liczne badania i eksperymenty pokazują, że ludzie nie umieją dokonać internalizacji reguł liczbowych i podejmują decyzje na podstawie czegoś takiego jak wewnętrzne przeczucie, intuicja, to, co wydaje się słuszne, zamiast na podstawie dostarczanych im danych. Musimy ćwiczyć się w postrzeganiu świata w probabilistycznym świetle, ale nawet jeżeli się w tym wyćwiczymy, Często ignorujemy dane liczbowe na rzecz osobistego doświadczenia. Wierzymy w to, co chcemy widzieć, a nie w to, co pokazują badania. Weźmy na przykład temat, o którym ostatnio wiele się mówi: przygotowania na wypadek katastrofy klimatycznej. Jakie działania podejmujesz, żeby przygotować się na ekstremalne warunki pogodowe huragany, powodzie, trzęsienia ziemi których występowanie nasila się w związku z ocieplaniem się klimatu na naszej planecie? Albo weźmy wojnę nuklearną lub atak terrorystyczny. Czy rzeczywiście musisz się tym przejmować? Istnieją statystyki, które pomogą ci odpowiedzieć na takie pytania oraz zdecydować, czy potrzebujesz specjalnego ubezpieczenia, albo czy powinieneś myśleć o kupnie nieruchomości w bezpiecznym miejscu. Podobnie jak istnieją wykresy prawdopodobieństwa, które pozwalają określić, jak wielkie jest ryzyko tego, że staniesz się ofiarą aktu terrorystycznego, w porównaniu choćby z poślizgnięciem się pod prysznicem i doznaniem bolesnego bądź śmiertelnego urazu. Psychologowie raz po raz odkrywają tę samą prawdę. Można pokazywać ludziom wszelkie możliwe wykresy, ale oni nie zmienią swojej percepcji ryzyka i swojej ostatecznej decyzji. Co może ich skłonić do zmiany zdania? Przeżycie czegoś na własnej skórze lub znajomość z kimś, kto osobiście doświadczył konkretnego zdarzenia. Jeżeli na przykład byłeś w Nowym Jorku podczas huraganu Sandy, prawdopodobnie jesteś bardziej skłonny do wykupienia ubezpieczenia na wypadek powodzi. Jeżeli nie byłeś, możesz chętniej zainwestować pieniądze w nieruchomość przy plaży w Malibu, mimo iż liczby mówią, że twoja plaża wkrótce przestanie istnieć, a twój dom razem z nią. Jeżeli przeżyłeś zamach z 11 września 2001 roku, twój strach przed terroryzmem będzie wyolbrzymiony. We wszystkich takich przypadkach reakcje nie pokrywają się ze statystykami. Nie każdy dom w Nowym Jorku potrzebuje ubezpieczenia na wypadek powodzi, dokonujesz nadmiernej kompensacji, ponieważ masz osobiste złe doświadczenia. Nieruchomości przy plaży to inwestycje zdecydowanie długoterminowe. Dokonujesz niedostatecznej kompensacji, ponieważ statystyki nie mają przełożenia na Twoje osobiste doświadczenia. Prawdopodobieństwo, że poślizniesz się pod prysznicem, jest kilka razy większe od tego, że padniesz ofiarą zamachu terrorystycznego, ale spróbuj do tego przekonać inną osobę. Zwłaszcza jeśli znała kogoś, kto zginął w zamachu na nowojorskie Twin Towers. Nasze doświadczenie triumfuje nad wszystkim. Lecz co najistotniejsze, jest nadzwyczaj zwodnicze. Wprawdzie czegoś nas uczy, lecz wcale nie uczy nas tego w dostateczny sposób. Dlatego, właśnie w codziennych wyborach, tak trudno jest oddzielić przypadek od umiejętności. To zadanie statystyczne, a nikt nie jest naturalnie wyposażony do tego, by sobie z czymś takim radzić. To coś, co doprowadziło mnie do pokera. Doświadczenie. Wykorzystywane we właściwy sposób może być potężnym sprzymierzeńcem, pomagającym zrozumieć scenariusze probabilistyczne. Doświadczenie, które nie może być jakimś pojedynczym, przypadkowym zdarzeniem, musi być systematycznym procesem poznawczym podobnie jak analiza zachowania osób przy karcianym stole. Prawidłowy, systematyczny proces uczenia się może Ci pomóc oddzielić przypadek od całej reszty. W sposób, którego nie dokona żadne zestawienie liczbowe ani jakakolwiek wystudiowana teoria. Kilka lat po ukończeniu studiów akademickich, problem konfrontowania umiejętności z przypadkowością stał się dla mnie osobiście jeszcze bardziej palący. Rok 2015 nie był dobry dla rodziny konikowów. W pierwszym tygodniu stycznia moja matka, mój ideał w niemalże wszystkich sferach życia, Straciła pracę po prawie dwudziestu latach, gdy po przejęciu jej firmy przez pewien fundusz inwestycyjny zredukowano etaty. Jej współpracownicy płakali, jej szef płakał. Wszyscy zgłaszali petycje, by zatrudnić moją matkę z powrotem. Była naprawdę dobra w tym, co robiła. Zajmowała się programowaniem komputerowym, więc sądziłam, że błyskawicznie wróci do swojego zajęcia. Niestety, zderzyła się z brutalną rzeczywistością Doliny Krzemowej. Dyskryminacja ze względu na wiek wciąż istnieje i ma się dobrze, zwłaszcza w przypadku kobiet. Mama ma ponad pięćdziesiąt lat za dużo na rozpoczynanie wszystkiego od nowa nie dość dużo, by przejść na emeryturę. Rok później nadal nie miała pracy. Życie jest takie niesprawiedliwe pomyślałam w pierwszej chwili ale jest jeszcze coś ważniejszego, czego nauczyła mnie mama w życie wcale nie jest wpisana żadna koncepcja sprawiedliwości. To po prostu czyste szczęście lub zwykły pech. Zmierz się z tym. Kilka miesięcy później, moja pełna werwy, zdrowa i samodzielna babcia poślizgnęła się w nocy. Krawędź metalowej ramy łóżka. Twarda posadzka z linoleum. Zabrakło przy niej kogoś, kto mógłby usłyszeć, że stało się coś złego. Sąsiedzi odnaleźli ją rano zaniepokojeni tym, że wciąż paliło się u niej światło, które normalnie powinno być zgaszone. Dwa dni później zmarła. Nie zdążyłyśmy się pożegnać. Nie pamiętam nawet naszej ostatniej rozmowy. To była jakaś banalna wymiana zdań, powtarzalne frazesy, niezmienna intonacja, nic istotnego do przekazania przez żadną ze stron. Przypuszczalnie babcia zapytała, kiedy będą gotowe pierwsze egzemplarze mojej książki. Nie byłaby w stanie jej przeczytać, musiałaby poczekać na rosyjskie tłumaczenie, ale nie mogła się doczekać, by wziąć ją w dłonie. Myślę, że mogę bezpiecznie zakładać, że takie pytanie wówczas padło. Poruszała tę kwestię za każdym razem, gdy rozmawiałyśmy, a ja za każdym razem ją strofowałam. Przestań się dopytywać. Powiadomię cię, kiedy książka się ukaże. Niekiedy się frustrowałam. Ona podniesionym głosem informowała mnie wówczas, że już nigdy więcej o nic mnie nie zapyta. Powinna była być dla niej milsza, ale post factum zawsze widzi się wszystko jaśniej. Do samego końca kwitowała swoje wiadomości głosowe do mnie krótkim obwieszczeniem: Tu babcia. Tak jakby nie było to oczywistością. I do końca nigdy nie odzwaniałam do niej wystarczająco szybko. Przeżyła Drugą wojnę światową, przeżyła Stalina, Chruszczowa, Gorbaczowa, a pokonała ją śliska posadzka. Zgubił ją jeden fałszywy krok. To nie fair. Lub raczej niefortunny wypadek, pech, gdyby postawiła stopę pewniej, wciąż byłaby tutaj. Następnie mój mąż stracił pracę. Start-up, do którego się przyłączył, nie wypalił tak, jak planowano, skutkiem czego znalazłam się w sytuacji, w jakiej nie byłam od wielu lat. Musiałam utrzymywać rodzinę z dochodów freelancerki. Wyprowadziliśmy się z naszego pięknego apartamentu w West Village. Zmieniliśmy nawyki, robiliśmy wszystko, żeby się dostosować. I jakby tego było mało, nagle zaczęłam podupadać na zdrowiu. Zdiagnozowano u mnie osobliwe schorzenie autoimmunologiczne. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co to było, ale nagle rozszalały się poziomy hormonów w moim organizmie, a ja ni stąd, ni zowąd nabawiałam się alergii niemal na wszystko. Niekiedy nie mogłam nawet wyjść z mieszkania, skóra pękała mi i się uszczyła, gdy tylko czegokolwiek dotknęłam, a na zewnątrz panowała sroga zima. Siedziałam skulona z moim laptopem, opatulona w stary, luźny t-shirt, mając nadzieję, że wszystko wróci do normy. Chodziłam od lekarza do lekarza, przyjmowałam kolejne dawki sterydów i wszędzie dowiadywałam się jednego: schorzenie idiopatyczne. To medyczne określenie stosowane zamiast stwierdzenia, nie mamy pojęcia, co ci dolega, ta choroba idiopatyczna, czyli własnego pochodzenia, była nadzwyczaj kosztowna. To było nie fair, to był pech. Ale czy na pewno? Może to moja wina, bo wiele lat temu nie słuchałam matki i wykradałam się na balkon, żeby pobawić się na powietrzu. Koniec końców urodziłam się w Związku Radzieckim i przebywałam tam w czasie awargi elektrowni w Czarnobylu. Matka miała swoje powody, by zabraniać mi wychodzenia z domu. Może należało winić za wszystko moje dwuletnie ja. Czytałam akurat Jamesa Saltera. Nie potrafimy sobie wyobrazić tych chorób. Nazywa się je idiopatycznymi, powstającymi samoistnie, ale instynktownie czujemy, że musi być coś więcej, jakaś niewidoczna słabość, którą one wykorzystują. Nie sposób myśleć, że zapada się na nie przypadkowo. Taka myśl jest nie do zniesienia. Kiwałam głową z pełnym zrozumieniem, bez względu na to, czy był to zwykły przypadek, czy nie, to było beznadziejne. To dobrze znany schemat myślenia. Szczęście stale nam towarzyszy, otacza nas zewsząd. Od rzeczy tak przyziemnych, jak codzienne chodzenie do pracy, tak by dotrzeć tam bezpiecznie, po rzeczy skrajnie odmienne jak przeżycie zamachu terrorystycznego w którym inni ludzie oddaleni od nas zaledwie o centymetry nie mieli równie dużo szczęścia jednak dostrzegamy to dopiero wówczas gdy sprawy nie idą po naszej myśli niezbyt często kwestionujemy rolę przypadków w chwilach w których chroni nas przed innymi ludźmi bądź przed nami samymi kiedy przypadek jest po naszej stronie lekceważymy jego wpływ pozostaje niewidzialny kiedy jednak występuje przeciwko nam ulegamy jego potędze i zaczynamy zastanawiać się nad tym jak i dlaczego działa. Niektórzy z nas odnajdują pociechę w czystych liczbach. Uznajemy, że przypadek jest tym, czym jest, czystą losowością znaną z lekcji matematyki w szkole średniej. Jak to zauważył w 1966 roku Sir Ronald Aylmer Fisher Dwudziestowieczny statystyk i genetyk. Szansa jedna na milion niewątpliwie występuje z częstotliwością nie mniejszą i nie większą niż właściwa, jednak może nas zaskoczyć fakt, że przydarza się właśnie nam. Jeśli weźmiemy pod uwagę całe 7,5 miliarda ludzi, którzy stanowią obecnie populację świata, przekonamy się, że to, co wysoce nieprawdopodobne, przydarza się ze stałą częstotliwością. Szansa jedna na milion to coś, co wydarza się w każdej sekundzie. Jakaś bliska ci osoba ginie w dziwacznym wypadku. Ktoś traci pracę, ktoś zapada na tajemniczą chorobę, a ktoś inny wygrywa na loterii. To prawdopodobieństwo, czysta statystyka, a zarazem nieodłączny element życia ani dobry, ani zły. Gdyby nie występowały niezwykłe zbiegi okoliczności i jednorazowe, niepowtarzalne zdarzenia, no cóż, to byłoby dopiero coś naprawdę zdumiewającego. Niektórzy z nas wypełniają przypadkowość emocjami. Wtedy staje się ona szczęściem bądź pechem. Przypadkiem, który nagle zyskuje wartość pozytywną lub negatywną, czymś szczęśliwym lub niefortunnym. Dobry fart lub zły pech. Fartowne lub pechowe zwroty akcji. Niektórzy z nas zaopatrują ową przypadkowość w głęboki sens, celowość, intencjonalność. Wówczas staje się ona czymś, czemu można nadać miano losu, karmy, kismetu. To przypadek wyposażony w plan. Można wtedy stwierdzić, że tak miało być. Niektórzy postępują nawet o krok dalej i mówią o predestynacji, przeznaczeniu. Tak nam było pisane od zawsze, a jakiekolwiek nasze wewnętrzne poczucie kontroli czy przekonanie o wolnej woli jest czystą iluzją. Ale właściwie, co wspólnego z tym wszystkim ma poker? Przed rozpoczęciem tej przygody nigdy nie grałam w karty, nigdy wcześniej nie grałam w pokera. Nigdy nie widziałam prawdziwej rozgrywki. W mojej świadomości poker w zasadzie nie istniał. Jednak w obliczu kolejnych fatalnych zdarzeń życiowych postanowiłam uczynić to, co robiłam zawsze, kiedy usiłowałam coś zrozumieć. Zaczęłam czytać. Pochłaniałam wszystko, co mogłoby rzucić nieco światła na wydarzenia, co pozwoliłoby mi odzyskać coś na kształt kontroli nad życiem. Właśnie w okresie tej czytelniczej gorączki natrafiłam na książkę Johna von Neumana, Theory of Games and Economic Behavior. Teoria gier i zachowania ekonomicznego. Von Neumann był jednym z najwybitniejszych umysłów matematycznych i strategicznych XX wieku. Wynalazł tę niewielką maszynę, którą dziś wszyscy nosimy przy sobie komputer. Początkowo oczywiście nie był wcale taki mały, opracował technologię, która legła u podstaw zaprojektowania bomby wodorowej, a także został ojcem teorii gier. Theory of Games and Economic Behavior to jego fundamentalna praca, a oto czego się z niej przede wszystkim dowiedziałam. Inspiracją do tworzenia całej teorii była jedna gra: poker. Prawdziwe życie składa się z blefowania, drobnych taktycznych podstępów, zadawania sobie pytania, co zdaniem innego człowieka mam zamiar uczynić, napisał von Neumann. Zgodnie z moją teorią, właśnie o to chodzi w grach. Von Neumann nie interesował się większością gier karcianych. Uważał, że są tak samo nudne jak ludzie, którzy tracą czas na to, by w nie grać, usiłując osiągnąć mistrzostwo tam, gdzie podstawą jest przypadek, co jest niemożliwe. Jego zdaniem, gry oparte na czystym przypadku nie były wiele gorsze od ich przeciwieństwa, czyli gier takich jak szachy, w których można teoretycznie uzyskać wszelkie niezbędne informacje, a każde posunięcie daje się matematycznie przewidzieć i z góry uwzględnić. W całym braku zainteresowania von Neumanna grami był tylko jeden wyjątek: poker. Uwielbiał go. W jego przekonaniu poker reprezentował tę trudno uchwytną równowagę pomiędzy umiejętnością a przypadkiem, jaka rządzi ludzkim życiem. Gra wymaga wystarczająco dużo umiejętności, by była godna uwagi, a jednocześnie jest w nią wpisane na tyle dużo przypadkowości, by stwarzała spore wyzwanie dla gracza. Pod każdym względem von Neumann był słabym graczem, ale nigdy go to nie powstrzymywało. Poker stanowił dla niego ostateczną zagadkę. Chciał ją rozwikłać i zrozumieć, by ostatecznie ją pokonać. Sądził, że gdyby zdołał wymyślić sposób na oddzielenie przypadku od umiejętności, gdyby dowiedział się, jak zminimalizować zły wpływ tego pierwszego i zmaksymalizować rolę tych drugich, to posiadłby rozwiązania niektórych spośród największych życiowych wyzwań decyzyjnych. Ponieważ poker, w odróżnieniu od wszelkich innych gier, jest odzwierciedleniem życia. Nie jest nim koło ruletki, którą rządzi czysty przypadek, ani szachy, którymi rządzi matematyczna elegancja i analiza informacji. Podobnie jak świat, który zamieszkujemy, poker stanowi nierozerwalne połączenie obu tych opozycyjnych sił. Poker mieści się dokładnie w tym punkcie, który równoważy przypadek i kontrolę. Każdy może mieć szczęście lub pecha w jednym rozdaniu, jednej partii albo jednym turnieju. Jedna runda gry i jesteś na szczycie świata, druga runda i wypadasz z gry, bez względu na swoje zdolności, wyszkolenie, przygotowanie czy postawę. Ostatecznie jednak szczęście to krótkoterminowy przyjaciel lub wróg. Jeśli spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy, najważniejsze zawsze są umiejętności. Poker ma podstawy matematyczne, lecz zawiera domieszkę ludzkich intencji, interakcji, psychologii, subtelności, zwodniczości, drobnych trików, które niezupełnie odzwierciedlają rzeczywistość, ale pomagają ci uzyskać przewagę nad innymi graczami. Ludzie nie są istotami racjonalnymi. Informacja nie jest dostępna wszystkim porówno. Nie ma żadnych reguł postępowania, a jedynie normy i sugestie, a w ramach pewnych szeroko zakreślonych ograniczeń każdy może w dowolnym momencie owe normy podważać. Von Neumana interesowały takie gry, których, podobnie jak samego życia, nie da się nigdy jednoznacznie ująć w schemat. Prawdziwe życie polega bowiem na podejmowaniu optymalnych decyzji na podstawie informacji, które nigdy nie są kompletne. Nie jesteś w stanie czytać w umyśle innych ludzi tak samo, jak nie możesz znać innych kart niż twoje własne. Ale prawdziwe życie to nie tylko modelowanie matematycznie optymalnych decyzji chodzi w nim bowiem również o odkrycie tego, co ukryte, rozpoznanie tego, co unikatowo ludzkie. Chodzi w nim o uprzytomnienie sobie, że żadne formalne modelowanie nigdy nie będzie w stanie uchwycić wszystkich wahań i wątpliwości oraz wszelkich innych niespodzianek ludzkiej natury. Kiedy przeczytałam uzasadnienie von Neumanna dlaczego w celu przeanalizowania najważniejszych strategicznych decyzji, z jakimi mamy do czynienia w tym świecie, był przecież doradcą armii amerykańskiej, dlaczego wybrał właśnie pokera, coś wreszcie zaczęło mi się układać w głowie. Poker nie miał charakteru teoretycznego, tak jak przeprowadzone przeze mnie badania. Poker miał charakter praktyczny, był zjawiskiem doświadczalnym. Poker stanowił wcielenie najskuteczniejszej metody uczenia się i nie był jakimś zdarzeniem incydentalnym, jednorazowym, niepowtarzalnym, był systematycznym procesem. Innymi słowy, doskonale nadawał się do tego, co chodziło mi po głowie. Poker nie jest grą jednorodną. Istnieje wiele jego odmian, określanych różnymi nazwami: Stat, Omaha, Raz, Bedugi czy Horse. Każda z nich ma własny zestaw reguł, ale w każdym ze stylów pokerowych podstawowe parametry są zasadniczo takie same. Niektóre karty są rozdawane, odkryte, widoczne dla wszystkich, są to karty wspólne, a niektóre zakryte. Wykładane awersem do dołu, tak by mogła je zobaczyć jedynie osoba, do której trafiają w trakcie rozdania. Robisz zakłady na podstawie tego, jak silna jest Twoja ręka czyli kombinacja kart otrzymanych w rozdaniu, przy uwzględnieniu również tego, jak silne karty mają Twoim zdaniem pozostali gracze. Ponieważ Twoje karty są jedynymi, co do których możesz mieć pewność, bierzesz udział w grze, w której dysponujesz niekompletnymi informacjami. Musisz podjąć możliwie najlepszą decyzję, wykorzystując tę niewielką część informacji, jaką posiadasz. Ostatni gracz pozostający na końcu finałowej rundy licytacji przejmuje pulę, czyli zgarnia sumę pieniędzy, na jaką składają się dotychczasowe zakłady. Do nauki pokera wybrałam styl, który jest szczególną odmianą gry. Tak się akurat składa, że najpopularniejszą No Limit Texas Holdem. Ta odmiana różni się od innych pod dwoma względami. Po pierwsze, chodzi o ilość informacji dostępnych. Ogłowi graczy w porównaniu z informacjami zastrzeżonymi dla poszczególnych graczy. Każdy gracz otrzymuje dwie karty wykładane awersem do dołu, tak zwane karty zakryte, whole cards. To informacje niejawne. Mogę próbować odgadnąć, jakie masz karty na podstawie tego, jak się zachowujesz, ale nie mogę mieć co do tego pewności. Jedyna wiedza, jaką mam, to twój schemat działania po ujawnieniu ogólnie dostępnych informacji. A więc kart wspólnych rozkładanych pośrodku stołu a wersem do góry. W odmianie pokera holdem występują trzy fazy rozdawania kart wykładanych po środku stołu. Pierwsze trzy karty określane terminem flop są wykładane w tym samym czasie. Czwarta karta nazywana Turn jest wykładana po następnej rundzie licytacji, a piąta nazywana River, jest wykładana po kolejnej rundzie. W sumie masz wówczas dwie karty na ręce, znane tylko tobie, pięć kart na stole, board, które są znane wszystkim, oraz cztery tak zwane ulice, streets, czyli rundy licytacji, w których musisz możliwie najlepiej odgadnąć, czy karty dla ciebie niewidoczne, mogą przebić twoją kombinację kart. W niektórych odmianach pokera przyjmuje się zbyt wiele nieznanych zmiennych. Na przykład w jednej z nich każdy gracz otrzymuje 5 kart zakrytych, co sprawia, że umiejętności stają się mniej istotnym czynnikiem. W innych odmianach pozostawia się za mało nieznanych zmiennych na przykład jest tylko jedna zakryta karta, co sprawia, że element odgadywania zostaje poważnie zredukowany. Natomiast w Texas holdem ilość niekompletnych informacji stwarza szczególnie przydatną równowagę pomiędzy umiejętnościami a przypadkowością. Dwie karty zakryte to najbardziej praktyczna proporcja. Wystarczająco dużo niewiadomych, aby gra była dobrą symulacją życia, ale nie na tyle dużo, by gra stała się totalną loterią. Po drugie, tę konkretną odmianę pokera wyróżnia koncept no limit czyli braku limitu zakładów ulubiony element von Neumana. W grze z limitem ograniczona zostaje moc czystego blefu. Wyjaśnia Thomas Amarillo Slim Preston, jeden z najlepszych pokerzystów swojej epoki, który w 1972 roku zdobył trzeci w historii tytuł WSOP. Jeżeli obowiązuje limit, oznacza to, że jest określony górny pułap kwoty, jaką wynieść może zakład. Czasami pułap zostaje wyznaczony przez reguły ustalone w miejscu gry, jest to arbitralnie ustalona kwota, której nie można przekroczyć. Czasami, jak w przypadku tzw. pot limit, pułap ten równa się całkowitej wartości środków będących w danym momencie w grze, a więc Twój zakład nie może przekroczyć sumy środków znajdujących się w puli. Tak czy inaczej zakres działania zostaje sztucznie ograniczony. W grze bez limitu można w dowolnym momencie postawić wszystko, co się ma. Możesz zdecydować się na shove lub jam, czyli zagrać all in, lub inaczej za wszystko umieszczając w puli wszystkie posiadane żetony. I właśnie wtedy gra robi się naprawdę pasjonująca. — Limity są dla ludzi, którzy mają odwagę dżdżownicy lub zarabiają na życie pracą w księgowości — powiada Slim. — Jeżeli nie możesz pójść na całość, to znaczy postawić wszystkiego, co masz przed sobą, nie jest to wtedy prawdziwy poker. Właśnie to sprawia, że ta gra jest tak nośną metaforą naszego codziennego podejmowania decyzji, ponieważ w życiu nigdy nie ma takiego limitu. Nie ma żadnego zewnętrznego ograniczenia dotyczącego stawiania wszystkiego na jedną kartę przy dokonywaniu jakiegokolwiek wyboru. Co miałoby powstrzymać cię przed zaryzykowaniem wszystkich twoich pieniędzy, własnej reputacji, własnego serca, czy nawet życia w dowolnym momencie? Nic. Ostatecznie nie ma żadnych reguł oprócz pewnego wewnętrznego rachunku, w który nikt inny poza tobą nie ma wglądu. I wszyscy wokół muszą to wiedzieć, kiedy dokonują własnych wyborów, jak wiele gotowi są dać z siebie wiedząc, że możesz pójść na całość. To niekończąca się wymiana brawurowych ruchów, spopularyzowana przez kolejnego z gigantów teorii gier, laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Thomasa Schellinga. Która rozgrywa się w każdej dziedzinie naszego życia. Kto pierwszy powie, kocham cię, zagrywa all in w związku. Ale jeśli to powiesz, to czy nie zostaniesz wystawiony do wiatru? Kto odejdzie od stołu negocjacji biznesowych? Kto postanowi toczyć wojnę? Zdolność do zagrania all in i świadomość, że taka gra za wszystko jest rozwiązaniem dla wszystkich wokół. Stanowi kluczową zmienną, która tak bardzo utrudnia wiele spośród naszych decyzji. Oczywiście pozostaje jeszcze element emocjonalny. Czy to przy pokarowym stole, czy w realnym świecie, nie ma drugiego takiego ryzyka jak ryzyko zagrania za wszystkie żetony, nazywanego show. W najlepszym razie pozwoli ci to na double truth czyli wygranie maksymalnej możliwej kwoty, co spowoduje, że twój stack, czyli ilość żetonów, ulegnie podwojeniu, ale może również błyskawicznie zakończyć twoją grę. Możesz zrobić interes życia albo stać się bankrutem, bądź człowiekiem emocjonalnie zrujnowanym. Tak jak życie, poker bez limitu to wysokie ryzyko, ale i wysoka wygrana. Nie przypadkiem za mistrza WSOP uważa się zwycięzcę w No Limit Texas Hold'em. I nie przypadkiem właśnie tej odmiany pokera postanowiłam się nauczyć. Jeśli starasz się podejmować najlepsze decyzje życiowe, warto skorzystać z możliwości najbliższej odpowiednikowi realnego życia. Kiedy już wybierzesz odmianę pokera, pozostaje dokonać jeszcze jednego wyboru: cash game, czyli gra na pieniądze, czy turniej? W grze na pieniądze każdy żeton ma określoną wartość pieniężną. Wchodzisz do gry za określoną kwotę, powiedzmy 100 dolarów, i na stoliku przed tobą zostają ustawione żetony o dokładnie takiej wartości. W dowolnym momencie możesz zwiększyć swój stak, dokupując żetony o określonej wartości. W dowolnym momencie możesz wstać i odejść. A jeżeli stracisz wszystkie żetony i odpadniesz, zawsze możesz dokupić nowe i rozpocząć od początku, dając sobie jeszcze jedną szansę. Co więcej, struktura pozostaje niezmienna. Jeżeli decydujesz się na rozgrywkę typu 1 do 2, taką, w której tak ciemne blindy, czy też zakłady, które każdy gracz musi wnieść do puli przed obejrzeniem kart, wynoszą 1 dolar za małą ciemną, small blind, i 2 dolary za dużą ciemną, big blind, zawsze będzie to rozgrywka 1 do 2. Nie stanie się tak, że nagle będziesz zmuszony płacić 5 dolarów, kiedy przyjdzie Twoja kolej na zapłacenie dużej ciemnej. W turnieju, żetony mają wartość jedynie w odniesieniu do żetonów innych graczy. Stanowią sposób na wyliczanie wyniku. A wpisowe wartości 100 dolarów może dać ci 10 tysięcy żetonów lub 200, właściwie nie ma to większego znaczenia. Każdy otrzymuje tyle samo, a twoim celem jest zgromadzenie możliwie największego zapasu. Ostateczny zwycięzca zgarnia wszystko. Jeżeli zaczniesz przegrywać, to niedobrze. Nie ma takiej możliwości, żeby kogoś zawołać i poprosić o kolejny zestaw żetonów za 100 dolarów. Kiedy zaś stracisz wszystkie żetony, wypadasz z gry. Stawką jest obecność w turnieju. Jeśli chodzi o blindy, rosną one zgodnie z uprzednio ustalonym schematem. Dlatego, jeśli nawet zaczynasz od poziomu 1 do 2, przekonasz się, że w ciągu pół godziny czy 45 minut lub wedle innego dowolnego schematu wzrosły one do poziomu 2 do 4, 4 do 8 i tak dalej. Nagle twoje żetony nie są warte tyle samo co wcześniej. Zatem pojawia się presja, by zacząć zgarniać coraz większe pule. W innym razie szybko następuje blindowanie czyli wydajesz wszystkie swoje żetony na opłacanie wymuszonych zakładów czy też ciemnych i zostajesz z niczym. Te dwa schematy gry kreują odmienną dynamikę. Gry za gotówkę są czymś w rodzaju wojny i pokoju. Przebrnąłeś już przez tysiąc stron i wcale nie przybliżyłeś się do zrozumienia, jaki jest rezultat wojny. Możesz przerzucić kilka stron, ale zdarzenia i tak rozwijają się w sobie w właściwym tempie. Turnieje mają charakter bardziej szekspirowski. Ledwie dotarłeś do aktu trzeciego, a połowa obsady już nie żyje. Jeżeli pragniesz doświadczyć życia w pigułce, rozgrywającego się z prędkością ponad dźwiękową, to poker turniejowy jest dla ciebie. Dlatego go wybrałam. Po tym jak odkryłam von Neumanna, spędziłam kilka miesięcy na lekturze książek na temat pokera, oglądaniu filmów z rozgrywek najlepszych profesjonalistów i uważnym wsłuchiwaniu się w komentarze aż w końcu zaczęłam się naprawdę zastanawiać, czy w pokerze znajdę w końcu sposób na przezwyciężenie mojej nader ludzkiej niezdolności do oddzielenia w gąszczu życia codziennego przypadku od umiejętności, a następnie na opanowanie tej sztuki w stopniu mistrzowskim. Czy poker mógłby pomóc mojemu mężowi w podjęciu następnego kroku w karierze, w zrozumieniu, kiedy jest właściwy moment, by znów wejść do gry, zamiast czekać na doskonały układ kart? Czy mógłby pomóc mi w ustaleniu, kiedy należy odpuścić konsultacje lekarskie, albo jak radzić sobie z nagłym zalewem rachunków do opłacenia przy planowaniu naszej przyszłości finansowej? Czy mógłby pomóc mojej matce obrócić niepomyślną sytuację na jej korzyść? Czy mógłby pomóc mi w zaplanowaniu kolejnych etapów własnej kariery tak, by zmaksymalizować moje wygrane i zminimalizować straty? Postanowiłem spróbować i się o tym przekonać. To wszystko prowadzi nas z powrotem do mojego spotkania z Erikiem Seidelem, dla którego poker stanowi nieco inne wyzwanie. Przez ponad trzy dekady należał on do czołowych zawodowców w świecie pokera. Zdobył dziewięć bransoletek WSOP, tylko czterech zawodników w całej historii tego turnieju, ma ich więcej, a także tytuł zwycięzcy World Poker Tour. Wszedł do wąskiego grona pokerzystów z galerii Sław Poker Hall of Fame, do której należy zaledwie 33 żyjących graczy, z 60 wybranych w historii PHOF może się pochwalić czwartym miejscem na All Time Money List, czyli wielkością wygranych turniejowych w całej pokerowej karierze w historii. Przez wiele lat był numerem jeden. A także jest piąty pod względem liczby miejsc płatnych na festiwalach WSOP 136 razy. W ciągu lat, przez 15 tygodni, zajmował pierwsze miejsce w rankingu Global Poker Index. A wielu wprost uznaje go za GoAT, największego gracza wszechczasów, skrót od Greatest of All Time. Dlaczego zawodowy pokarzysta, zawodowy pokarzysta tej klasy, miałby zgodzić się na towarzystwo pierwszej z brzegu dziennikarki, która włóczyłaby się za nim jak przerośnięte dziecko, zadając mu najbardziej elementarne pytania o to, jak działa ten świat? Nie zależy mu na sławie, zatem nie mogę właściwie rozegrać tej dziennikarskiej karty. Nie lubi dzielić się z innymi własną taktyką, jest uporczywie powściągliwy. Tak naprawdę to mnie nie będzie w tej książce, prawda? pyta Erik, gdy siedzimy w Bistro w West Village, a ja przedstawiam mu moją propozycję. Przesuwa się na ławce i nachyla nieco bardziej, jak gdyby starał się nie ściągać na sobie uwagi na tyle, na ile to tylko możliwe. Cóż, tego się nie spodziewałam. Nie wiem, czy mogę wziąć na siebie coś takiego. Wiesz, że nigdy nikogo nie uczyłem. A grafik wyjazdów. Przerywam mu. Rozmowa w szybkim tempie zmierza donikąd. Może nie wiem, ile kart jest w talii. Chyla, mówisz poważnie? Wtrąca. Unosi brwi w zdumieniu. Przynajmniej zdołałam go zaskoczyć. Jasne, nie będę typową uczynnicą. Ale mam doświadczenie i jestem dobrze przygotowana. Mam doktorat z psychologii. Studiowałam procesy decyzyjne, czyli coś, z czym ty masz do czynienia na co dzień, ale niekoniecznie patrzysz na to z teoretycznego punktu widzenia. Psycholożka. To interesujące, to może być naprawdę przydatna wiedza w pokerze. Nachyla się nad stołem, smukłe ramiona tworzą ramę wokół omletu. Myślę, że podchodzisz do tego tematu mając wartościową perspektywę, szczególnie ze względu na zróżnicowane spojrzenie. Wszyscy pozostali są bardzo matematyczni osadzeni w danych liczbowych. Ten obszar jest o wiele bardziej otwarty. Tak naprawdę wśród wybitnych graczy najbardziej skuteczni okazują się zwykle ci, którzy siedzą głęboko w matematyce. Och, świetnie. Cieszę się, że trafiłam w jakąś czułą strunę po tym falstarcie. Nie parałam się matematyką od czasów szkoły średniej, przyznaję. Moje zdolności matematyczne też nie są jakieś wybitne i nie ma co się dziwić, odpowiada Erik uspokajająco. To nie boli, ale też nie stanowi żadnej przeszkody, by grać dobrze. Podstawowa matematyka jest tak elementarna, że poradziłby sobie z nią nawet sześciolatek. Czuję ulgę, ale może powinnam raczej pominąć wyznanie, że zazwyczaj liczę na palcach. Chodzi po prostu o odpowiednie myślenie. Właściwie pytanie brzmi: czy odpowiedni sposób myślenia i ciężka praca mogą przynieść sukces? Osobiście uważam, że tak, tłumaczy Erik. Dodaję, że w pewnym sensie to dobrze, że jestem osobą spoza środowiska. Mogę wnieść trochę świeżości, nową perspektywę i pewne zdolności, których zazwyczaj brakuje typowym graczom. Nie mam wąskiej specjalistycznej wiedzy na temat tego, czym jest zakres Range i dlaczego miałabym woleć zakres spolaryzowany od rozszerzonego, za to mam rozległą wiedzę na temat tego, jak należy się uczyć, jak należy myśleć i jak zachowują się ludzie. W książce Range Why Generalists Triumph in a Specialized World. Zakres, dlaczego generaliści triumfują w wyspecjalizowanym świecie, David Epstein rozwodzi się nad naturą outsidera. Osoby zmieniające zakres specjalizacji są zwycięzcami, konstatuje. Być może jako właśnie taka osoba będę w stanie uniknąć krótkowzrocznego spojrzenia, które często jest związane z perspektywą insidera. Może wprowadzę coś, co psycholog Jonathan Bayron nazywa aktywną otwartością umysłu. Nie każdy rodzaj doświadczenia jest równoważny, ale akurat moje doświadczenie z pewnością będzie tutaj nader przydatne. Erik jest szczególnie zaintrygowany moimi zdolnościami językowymi. Ile znasz języków? Pyta. Cóż, tylko dwa biegle angielski i rosyjski, ale w przeszłości biegle władałam także francuskim i hiszpańskim, całkiem nieźle mówiłam też po włosku, dodaje. Ponadto uczyłam się perskiego, ale wszystko już zapomniałam. Sądzę, że to może okazać się bardzo pomocne, mówi Erik. Czy znasz fila Aivea? Kiwam głową potakująco. To jedno z niewielu znanych mi nazwisk w gronie pokarzystów. Mówiono o nim, że w pewnym momencie był najlepszy we wszystkich tych różnych grach pokerowych, tłumaczy. Potrafię sobie wyobrazić, że każda z takich gier to właściwie inny język, który należy opanować. A dla mnie dodatkowo fascynujący wydaje się fakt, że jego siostra jest lingwistką. Zna chyba piętnaście języków obcych. Jestem pod wrażeniem. Moje umiejętności językowe w porównaniu z tym wypadają raczej blado. Ilu znasz ludzi z takimi umiejętnościami lub takimi pasjami ciągnie Erik. Wydaje się, że Phil i jego siostra mają bardzo podobne umysły, które błyskawicznie przyswajają sobie nowe języki w jakiś zdumiewający sposób. Dobrze wiedzieć, że i ty najwyraźniej masz jakąś łatwość w przyswajaniu nowych języków, czy też adaptowaniu się do używania różnych języków, ponieważ zasadniczo na tym właśnie polega to wyzwanie. Ma to sens. Pod wieloma względami poker przypomina naukę języka obcego. Koniec końców w pokerze występuje nowe słownictwo, nowa gramatyka, nowy sposób odnoszenia się do świata. Ale dostrzegam przynajmniej jedną wielką różnicę. Ludzie mają wbudowaną umiejętność uczenia się nowych języków. Wprawdzie niektórzy są w tym lepsi od innych, ale przecież wszyscy uczymy się ojczystego języka. Bez większego wysiłku mózg wydaje się wyposażony w jakiś wzorzec służący do rozpoznawania sensu w dźwiękach i wypracowywania reguł językowych, nawet bez uczenia się ich wprost. W pokerze jest inaczej. Niezależnie od tego, jak bardzo psychologicznie chcesz prowadzić rozgrywkę, chodzi w niej jednak w przeważającej mierze o statystykę. Musisz zrozumieć, jakie są Twoje szanse, określane terminem odds. Jak silną masz kombinację kart na ręce, jak silna jest ta ręka w odniesieniu do innych graczy, jakie jest prawdopodobieństwo, że uda się ją wzmocnić, i tak dalej. Każda z tych rzeczy wymaga pewnych statystycznych wyliczeń. Jak dobrze sobie z tym wszystkim poradzę, to już inna sprawa. Wiesz, tak naprawdę najbardziej fascynującym elementem gry jest psychologia, zaznacza Erik, przerywając mój proces myślowy. Czego właściwie uczyłaś się na studiach na temat podejmowania decyzji? Lubisz Kahnemana? Moim promotorem był Walter Michel. Może go kojarzysz. To ten gość od testu słodkiej pianki. O, oh, nieźle. To ekscytujące. Samokontrola ma kolosalne znaczenie w tej grze. Okazało się, że Seydl również zna gościa od testu słodkiej pianki. Chyba dobrze, że go wybrałam. Domyślałam się, że tak jest, odpowiadam. Mam na myśli to, że oczywiście nigdy nie grałam, ale mogę ci coś powiedzieć. Jestem gotowa iść o zakład, że przeczytałam na ten temat więcej niż ktokolwiek zasiadający przy pokarowym stole. Studiowałam zagadnienia stresu i decyzyjności, uczyłam się o emocjach, o presji czasu. Badałam wszystko, co wydawało mi się naprawdę istotne i jestem na fali i nie chcę, żeby mi przerwał. Muszę skłonić go, żeby zgodził się przyjąć mnie na naukę. Zobacz ten artykuł, na który się natknęłam. Wyciągam mojego asa z rękawa, czyli pracę poświęconą odczytaniom pokerowych zachowań tells, która o ile mi wiadomo nigdy nie wypłynęła poza wąskie grono akademickie. Co więcej, jest ona oparta na analizach finałowego stołu w USOP. Autentyk. Erik czytał uważnie w pełnym skupieniu, po czym zaczyna się śmiać. Wow. W porządku, tylko nikomu tego nie pokazuj. Obiecuję mu, że tego nie zrobię. I wraz z tą obietnicą rozpoczyna się nasza współpraca. Nadarza mi się wyjątkowa okazja. Rzadko kiedy mamy sposobność nauczenia się zupełnie nowej umiejętności, zanurzenia się w stanie nowicjuszostwa, nie tylko pod przewodnictwem najlepszego eksperta na świecie, ale też w dziedzinie, w której kontinuum umiejętności przypadkowość jest tak zrównoważone, tak zbliżone do realnego życia jak w pokerze. Erika Seydela tak naprawdę nie obchodzi, czy kiedykolwiek wygram jakąś grę. Chcę się tylko przekonać, jak daleko możemy zajść, jak daleko są w stanie doprowadzić mnie psychologia, znajomość ludzkiej natury i emocjonalnych subtelności. Jeżeli zaczynasz od zera, to czy głębokie zrozumienie mechanizmów działania ludzkiego umysłu pozwoli zyskać przewagę nad matematycznymi i statystycznymi geniuszami przy pokerowym stole? W pewnym sensie jest to szczególny sprawdzian filozofii życiowej. Aspekt jakościowy rzeczy kontra aspekt mierzalny. Człowieczeństwo kontra algorytmy. Będę na jednym krańcu dynamiki, która stanowi istotę przemiany paradygmatu w tym kraju, a ostateczną próbą będzie Main Event World Series of Poker. Nigdy w całej historii turnieju mistrzem nie została kobieta. I tylko jedna kobieta w dziejach dotarła do finałowego stołu. Erik nie uczy mnie wyłącznie tego, jak należy grać, uczy mnie jak wygrywać. Naprawdę wierzy, że to, jak zabieramy się do rzeczy, może ostatecznie przynieść sukces. A ja uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta podróż okazała się znacząca. Dla mnie nie jest to jedynie sprawdzian jakiejś filozofii życiowej, choć ma to kluczowe znaczenie. Jest to również sprawa osobista. Nie chcę Erika zawieść. Jego wiara to po części przekonanie o moich zdolnościach i zaufanie we własną metodę, ale jest to również wyraz bezgranicznej hojności. Wobec przyjaciół oraz ludzi, którym ufa i których szanuje, Erik jest najbardziej szczodrą osobą, jaką spotkałam w ostatnich latach. Obdarza mnie zaufaniem, energią, dzieli się ze mną wiedzą i reputacją. Ja natomiast mogę sobie jedynie powtarzać myśl lepiej tego nie schrzań. To miał być rok. A okazało się, że to początek nowego życia. Przeszłam drogę od nowicjuszki do mistrzyni, od amatorki do profesjonalistki. W trakcie tego procesu przypatrywałam się z mieszaniną zdziwienia i dumy, jak moje życie zmienia się na lepsze. Niniejsza książka to rezultat tej podróży. Nie jest to wyczerpująca analiza gry, instrukcja mówiąca, jak należy grać, jak uzyskać biegłość i jak wygrywać. To nie jest poradnik. Taką tematykę znacznie lepiej zagospodarowali eksperci. Jest to raczej podjęcie wyzwania von Neumann'a. Poker przedstawiony jako narzędzie wspomagające podejmowanie najtrudniejszych i najważniejszych życiowych decyzji, jakie podjąć musimy. Umożliwiające analizę stosunku przypadku do umiejętności w życiu codziennym, a także ułatwiające naukę tego, jak przez to życie nawigować i jak je optymalizować z myślą o najlepszym wykorzystaniu naszego potencjału. Na kartach tej książki proponuję wgląd w proces podejmowania decyzji, mających niewiele wspólnego z pokerem. Przełożenie tego, czego uczę się w kasynie na dokonywane na co dzień wybory, a także kluczowe decyzje, które wprawdzie podejmuje rzadko, ale które mają szczególnie dużą wagę. Od zarządzania emocjami i rozszyfrowania ludzi poprzez ograniczanie strat i maksymalizację zysków, aż po wykreowanie się na najlepszą wersję siebie. Tak by móc nie tylko rozpoznawać blefy innych osób, ale też samemu móc skutecznie blefować. Poker ma wręcz nieograniczone zastosowania i jest bezgranicznie odkrywczy. Mieszanie na przypadkowości i umiejętności przy stole stanowi odzwierciedlenie podobnego połączenia występującego w codziennym życiu każdego z nas. To metoda uczenia się, modyfikowania tych parametrów na wyższym poziomie. Poker uczy cię, jak i kiedy możesz przejąć prawdziwą kontrolę nad sytuacją i jak możesz radzić sobie z elementami czystego przypadku w taki sposób, Jakiego nie oferuje żadne inne znane mi środowisko. Co więcej, w epoce wszechobecnych dystrakcji, poker uprzytamnia nam, jak kolosalne znaczenie dla osiągnięć i sukcesów mają staranna obserwacja i uważna obecność. Jak ogromne znaczenie ma zanurzenie się w nowych rzeczach i czerpanie z nich prawdziwej wiedzy. Jak to ujął Erik podczas naszego pierwszego dnia? Lekcja pierwsza. Skupienie uwagi. Ta książka nie opowiada o tym, jak rozgrywać pokerowe partie. Opowiada o tym, jak rozgrywać świat. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.